Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, po raz trzeci lub czwarty i po raz ostatni spotykamy się w czasie naszych rekolekcyjnych ćwiczeń. Jak już mówiłem wielokrotnie, tematem głównym jest tematyka Kościoła, dlatego w dniu dzisiejszym chciałbym wraz z Państwem spojrzeć na Kościół powszechny w tym największym wymiarze, czyli na wspólnotę zbawienia. Dostrzegamy z pewnością ogromny kryzys w dzisiejszym Kościele, pojmowania Kościoła przez samych jego członków. Pojawia się dziś w świecie schorzenie, które mniej więcej można określić słowami: Chrystus tak, ale Kościół nie. Coraz większa liczba naszych braci ochrzczonych twierdzi, że Kościół nie jest im potrzebny do zbawienia. Aby zrozumieć to schorzenie, trzeba chyba najpierw przypatrzeć się pojmowaniu wolności przez współczesnego człowieka. Dlatego warto sobie przypomnieć, że wolność jest przede wszystkim darem samego Stwórcy, że prawdziwa wolność jest bardzo trudna. Otóż współczesną mentalność pojmowania wolności jako prawa, które mi się należy, zawdzięczamy rewolucji francuskiej, tej bardzo niechlubnej, antyreligijnej rewolucji. To właśnie od czasów rewolucji francuskiej zapanowała w kulturze europejskiej, zapanował styl rozumienia wolności jako prawa, które mi się należy. A więc utożsamiano wolność z autonomicznością. Jestem wolny wtedy, gdy byt swój zawdzięczam tylko sobie. Siebie zawdzięczam sobie samemu. Dlatego nie mogę przyjąć chrześcijaństwa, nie mogę przyjąć Kościoła, bo one mnie ograniczają. Warto więc przypomnieć sobie, co na ten temat mówi Pismo Święte. Jako dzieci Boże powinniśmy na to zwracać uwagę. Otóż gdybyśmy studiowali Biblię, zauważylibyśmy, że zaledwie 12 razy użyte jest w niej słowo wolność, z czego 10 razy w Nowym Testamencie. Zaś 137 razy jest użyty czasownik wyzwalać. Nowy Testament poucza nas, że przyjście Chrystusa to dojście do przekonania, to odejście, przepraszam, od przekonania, że coś mi się należy. Po prostu wolność, o której mówi Ewangelia, nie jest wolnością od czegoś czy od kogoś, ale właśnie ku czemuś, do kogoś. Wszelkie chodzenie wokół siebie, zajmowanie się sobą jest właśnie odchodzeniem od prawdziwej wolności i nakładaniem na siebie niewoli. I ktoś, kto naprawdę się nad tym zastanawia, szybko dochodzi do pojęcia tej prawdy, że kiedy człowiek zaczyna chodzić wokół siebie, staje się bardzo szybko niewolnikiem. Dlatego też spodobało się Bogu zbawić człowieka we wspólnocie. Dlaczego się spodobało, nie wiem, ale myślę, że Panu Bogu, który stworzył wszystko, może się też i wszystko spodobać. I dlatego Chrystus, który przyszedł na ziemię, aby nam ogłosić słowa prawdy o naszej przyszłości i o naszym zbawieniu, powołuje Kościół, czyli członków tego Kościoła, ludzi, apostołów na początku, potem uczniów. I staje się fundamentem tej wspólnoty. A więc Chrystus zakłada Kościół, ale nie pozostawia go samego. Mówi: innego pocieszyciela dam wam, a więc będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Chrystus utożsamia się z Kościołem. Nie tylko go założył, ale jest w nim obecny po dziś dzień. Poprzez sakramenty jest obecny w nas, poprzez nasze religijne życie. Dlatego też chciałbym tu posłużyć się sceną, przypomnieniem sceny nawrócenia Pawła z Tarsu, aby sobie uświadomić, że tak samo jest również dziś. Chrystus utożsamia się z każdym z nas, z tobą, ze mną. Przypominamy sobie, kiedy gorliwy faryzeusz, Szaweł, późniejszy święty Paweł, poprosił o listy chrześcijan, arcykapłanów i udał się do Damaszku, aby ich wtrącić do więzienia. Kiedy zbliżał się do miasta, olśniła go światłość z nieba i wtedy usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Proszę zauważyć, że Szaweł nie znał osobiście Chrystusa. Uczył się wtedy, był gorliwym faryzeuszem, mądrym człowiekiem.
To, co robił, był absolutnie w sumieniu przekonany o tym, że czyni dobrze. Na listach, które miał, nie było nazwiska Jezus Chrystus, a jednak Pan Jezus nie odzywa się do niego w słowach: dlaczego prześladujesz Agnieszkę, Bronka, Kowalskiego czy Malinowską? Ale mówi do niego: dlaczego mnie prześladujesz? Zapytał przerażony: kim jesteś? I otrzymał odpowiedź: ja jestem Chrystus, którego ty prześladujesz. I ta scena powtarza się do dziś dnia. Ilekroć występujemy przeciwko Kościołowi, czyli żywym kamieniom, czyli przeciwko swoim braciom, czy to będzie sąsiad, czy współmałżonek, ilekroć występujemy przeciwko dzieciom Bożym, występujemy przeciwko Chrystusowi. Wczoraj słyszeliśmy to w Ewangelii. Wszystko, co uczyniliście jednemu z mych braci najmniejszych, mnieście uczynili. I wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście również nie uczynili. O tym powinniśmy nieustannie pamiętać jako wspólnota Kościoła. Dlatego chciałbym tu z tej ambony prosić Państwa, abyście spróbowali dołożyć wszelkich starań, aby zerwać z tym stalinowsko-socjalistycznym pojmowaniem Kościoła tylko i wyłącznie jako hierarchii. Przez 40 kilka lat, nawet tego nie zauważyliśmy, ze wszystkich możliwych stron wpychano w naszą mentalność i w nasze głowy pojmowanie Kościoła jako papieża, biskupów i kapłanów. I w myśl goebbelsowskiej zasady kłamcie, kłamcie, a jednak coś zostanie, rzeczywiście osiągnięto skutek. I dzisiaj widzimy w naszym kraju, w mentalności nas, ludzi wierzących, ogromne w tej materii zniekształcenia, gdzie nie potrafimy siebie zobaczyć Kościołem. Dlatego pragnę przypomnieć słowa świętego Pawła z listu do Efezjan, który pisał: a więc nie jesteście już obcymi ani przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. A więc Kościół to my wszyscy. Kapłani, biskupi, papież, bez wiernych byliby niczym. I również wierni bez tych pośredników mieliby szalenie utrudnioną drogę do zbawienia. Dzisiaj spotykamy się z wieloma różnego rodzaju sloganami w stylu: nieważne, w co się wierzy, ważne, żeby człowiek był dobry. Skoro dobrym jest tylko Bóg, dobro może być tam tylko, gdzie jest Bóg. Mówi się dzisiaj, że nieważne jaka religia, ważne jest, żeby człowiek był dobry. To też jest ogromne uproszczenie. Spróbujmy sobie wyobrazić, że mamy w dyspozycji kilka drabin, aby zmienić żarówkę w którejś z tych lamp. W jednej drabinie są szczeble co 30 cm, w drugiej co pół metra, w trzeciej co 1,5 metra, a w czwartej co 2,5 metra. Po której drabinie łatwiej byłoby nam wejść? Otóż właśnie w Kościele katolickim, do którego należymy, mamy zachowane wszystkie sakramenty, wszystkie środki do zbawienia od czasów Chrystusa. I dlatego ceńmy sobie przynależność do tej wspólnoty. Myślę, że zostaliśmy w minionym okresie wepchnięci w tak nieprawdopodobny kompleks, że dzisiaj, aby stać się nowoczesnym, bardzo łatwo godzimy się na opluwanie tej wspólnoty, czy czasem bezmyślne powtarzanie sloganów, które nie mają nic wspólnego z prawdą i rzeczywistością. I tu chciałbym się odnieść do bardzo popularnego dzisiaj mówienia o Kościele, że zajmuje się polityką. Szanowni Państwo, kiedy to słyszę, to ogarnia mnie pusty śmiech. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Kościół nie może nie zajmować się polityką. Niestety, taka jest prawda. A to właśnie dlatego, że Kościołem jest prezydent, że Kościołem są ministrowie, że Kościołem są posłowie, Kościołem jesteś ty. I dlatego ty żyjesz w tym narodzie, ty stanowisz jego kulturę, ty stanowisz o jego polityce, będąc Kościołem. Dlatego nie sposób, aby Kościół nie zajmował się polityką. Oczywiście, że nie chodzi tu o działania bezpośrednie, ale pośrednio po prostu inaczej być nie może.
I tutaj jako przykład chciałbym postawić świętego Stanisława, biskupa. To był ponoć porządny facet, mieszkał przy katedrze na Wawelu i przez ścianę sąsiadował z królem Bolesławem Śmiałym. A ten, czując, że ma koronę na głowie i złoty fotel pod tyłkiem, zaczął żyć jak zwierzę. I wtedy biskup ubrał buty i poszedł do niego i powiedział mu: ty, czy tyś zapomniał, kogo ty jesteś królem? W jakim narodzie ty jesteś królem? Żyj jak człowiek, czemu żyjesz jak zwierzę? I nie wytrzymał nerwowo i zabił go siekierą przy ołtarzu, kiedy odprawiał mszę świętą. Dopiero wtedy obudził się naród. Dopiero wtedy zawrzały serca i wypędzili króla na zbity pysk z kraju. Czy gdyby ów biskup Stanisław nie zajmował się polityką, wspominałby go ktoś dzisiaj? Chyba nie. Ale właśnie dlatego, że nie potrafił ścierpieć zła, wspominamy go dziś z wielkim szacunkiem i z wielką czcią. Otóż warto wiedzieć, że Kościół nie tylko ma prawo, ale obowiązek odzywać się wszędzie tam, gdzie czyni się zło. Dlatego nie mamy wyjścia. Będą nas opluwać, będą nas wdeptywać w ziemię, będą mówić, że jesteśmy zgrają największych głupków, a my będziemy wdeptywani w ziemię ciągle powtarzać: nie zabijaj, nie wolno ci odbierać życia poczętemu dziecku. I będą kręcić na ten temat wspaniałe filmy i będą pokazywać przecudne manifestacje, w których młodzi, wspaniali, elegancko ubrani ludzie będą nas nazywać bandą klech, durniów i archaicznych typów, a my będziemy dalej mówić: nie wolno zabijać człowieka i nie wolno odbierać życia poczętemu dziecku. Należymy do takiej właśnie wspólnoty i innego wyjścia po prostu nie mamy. Jeżeli chcemy być podobni do naszego Ojca, musimy żyć takimi samymi prawami jak nasz Ojciec. Tego po prostu zmienić się nie da. Dlatego, kiedy wszedłem do salki katechetycznej pewnego dnia i swojej młodzieży mówiłem o tym, że w Kościele mamy wszystkie środki do zbawienia i jeżeli człowiek świadomie i dobrowolnie odrzuca Kościół, odrzuca swoje zbawienie, czyli przypomniałem im dogmat, który mówi, że poza Kościołem nie ma zbawienia, myślałem, że młodzież wydrapie mi oczy. Tak silnie zakodowane jest we współcześnie żyjącym człowieku pojmowanie wolności podług zasad rewolucji francuskiej. Oni nie chcieli się z tym pogodzić. To jest niemożliwe. Człowiek współczesny myśli, że wszystko zrobi sobie sam. W tej jednej, jedynej materii jest absolutnie bezradny i potrzebuje pomocy Boga. Bóg zaś chce tę pomoc ofiarować człowiekowi poprzez drugiego człowieka. Aby sobie to wyobrazić, spróbuję posłużyć się przykładem mostu nad rzeką. Kiedy buduje się most, bo pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, niebem, rzeczywistością świętą, nieskończoną, a ziemią, rzeczywistością grzeszną, skończoną, został w historii zbawienia położony tylko jeden most: Jezus Chrystus, Bóg, człowiek. Nie było przed Nim ani po Nim innych Jezusów, Chrystusów, Synów Bożych. Tylko On jeden z martwych wstał i udowodnił to, że jest tym, kim jest. Dlatego święty Paweł pisze, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to bylibyśmy warci tyle samo, co pęczek cebuli na targu. Nic nie warci. A nasze modlitwy i przebywanie tutaj byłyby stratą czasu. I dlatego każdy, kto ma trochę wyobraźni, wie, że przęsło mostu, to co wisi nad wodą, to zaledwie 30% mostu. Najbardziej kosztowne i najbardziej pracochłonne są umocnienia na brzeży. Tam leje się setki metrów sześciennych żel betonu, aby płynąca woda nie zabrała z sobą mostu. Przęsło jest już względnie bezpieczne, ale to, co jest osadzone w ziemi, musi być naprawdę mocne. I właśnie takim umocnieniem tego Bożego zbawczego mostu po stronie ziemi, o które jest oparte to przęsło, Jezus Chrystus, jest Kościół. Dlatego jeżeli ktoś poznał, kim jest Kościół, jeszcze raz podkreślam, kim, nie czym, i poznał, że w Kościele Chrystus jest obecny
i świadomie i dobrowolnie Kościół odrzucił, zbawionym być nie może, bo odrzucił samego Jezusa Chrystusa. Dlatego możemy śmiało stworzyć definicję, że Chrystus to Kościół, a więc możemy powiedzieć, że Kościół jest święty. Jest święty i tej świętości nie jest w stanie podważyć Kościołowi nic. Ani inkwizycje, ani antypapieży, ani księża, którzy wieszają sutannę na haku, łajdaczą się i Bóg wie jeszcze co robią. Nikt. I dlatego bardzo Państwa proszę, abyście nie budowali swojego chrześcijaństwa na ludziach, ale budowali go na Panu Bogu. I swojej młodzieży zawsze mówiłem tak. Musicie być przygotowani do takiego chrześcijaństwa, że kiedy w dzienniku głównym usłyszycie, że papież Jan Paweł II ożenił się z włoską prostytutką, to normalnie, tak jakby się nic nie stało, przyjdziecie na drugi dzień do kościoła oddać chwałę Bogu. Tak trzeba przygotować swoje chrześcijaństwo i swoje uczestniczenie we wspólnocie kościoła. Przecież tak było. Kiedy Jan XXIII, którego Państwo znacie, który zwołał drugi Sobór Watykański II, wstał na konklawę zapytany, jakie obierasz imię i powiedział Jan XXIII, wtedy wszyscy kardynałowie wstali z miejsc i popatrzyli na niego, myśleli, że skleroza już go dopadła i mówią, był już taki. A wtedy on powiedział, nieprawda, nie było takiego. Ten, który nosił to imię, był po prostu łajdakiem. Był już Jan XXIII w średniowieczu antypapież. Kawał drania. Przyjął powtórnie to imię, aby go zrehabilitować. Myśmy to już wszystko przerabiali. Dlatego budujmy swoją świętość na Chrystusie, który jest w Kościele, a nie na człowieku. Bo Kościół jest święty, dlatego że jest w nim Chrystus. I Kościół jest grzeszny, dlatego że w Kościele jest człowiek. Po to, aby się uświęcał i zdążał do świętości. Dlatego ceńmy sobie przynależność do tej wspólnoty, która czuje się nawzajem za siebie odpowiedzialna. I tu jeszcze taka mała uwaga. Nawet sobie czasem tego nie uświadamiamy, że na świecie istnieją tysiące ludzi, którzy Ciebie nie znają, a którzy ze względu na to, że jesteś dzieckiem Bożym, bez zmrużenia oka oddaliby za Ciebie życie. Czy to Cię cieszy? Są ludzie, którzy zrywają się w środku nocy i modlą się za Ciebie. Kiedy śpisz, gdzieś tam na drugiej półkuli, Chrystus ofiaruje się na ołtarzach, w innych krajach, w innych świątyniach, a ludzie proszą, błagają i modlą się za Ciebie. Kochają Cię, czują się odpowiedzialni za Ciebie. Dlatego myślę, że ta największa lekcja pokory dopiero przed nami, kiedy ich wszystkich zobaczymy. Na sądzie ostatecznym czy szczegółowym, kiedy zobaczymy tych wszystkich wspaniałych, życzliwych ludzi, którzy nie baczyli na nasze błędy i wstawiali się nieustannie za nami. A więc należąc do tej wspólnoty mamy niesamowicie dużo przywilejów, ale mamy także obowiązki. Małym dzieciom, aby to wytłumaczyć, opowiadałem zawsze dwie bajki. Takie zmyślone przeze mnie, pozwolę je sobie tutaj opowiedzieć. Otóż pierwsza była taka, wchodzisz do nieba, taki zarozumiały, taki zadowolony, no żyło się przecież elegancko, nie? No to w końcu niebo mi się należy. I wtedy może szarpnie cię ktoś za rękaw i powie, popatrz sobie na tych ludzi, obok których przechodziłeś w życiu obojętnie, którzy nic dla ciebie nie znaczyli, których często obrażałeś, gdyby oni się nie modlili, tyle byś niebo oglądał. Będzie nam wtedy bardzo wstyd. I druga bajka. Idziesz sobie tym niebem już taki bardziej pokorny i widzisz naprzeciw siebie ludzi wielkich, wspaniałych, o których miałeś tak nieprawdopodobnie wysokie mniemanie. I oni padają przed Tobą na twarz i mówią, dziękujemy Ci, że modliłeś się wtedy, kiedy myśmy się nie modlili. Spróbujmy te dwie bajki zapamiętać. Po prostu w Kościele jesteś potrzebny. Czeka na ciebie człowiek, drugi, ten, którego nie znasz, abyś go wsparł swoim żywym uczestnictwem w tej wspólnocie. I problem drugi, zasadniczy, który chciałem jeszcze omówić, przepraszam, że tak długo mówiłem, to zło w Kościele. Rzeczywiście robi dużo zamieszania. I dzisiaj pytają ludzie, co robić? Maskować czy mówić? Absolutnie mówić o tym, co w Kościele złe, ku przestrodze, aby tego zła już nie popełniać.
Ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Zło jest hałaśliwe. Odrobina zła potrafi przykrywać bezmiar dobra. Dla przykładu, ulicą idzie pijany, zmarniały typ. Potrafi przykuć uwagę wszystkich przechodniów. Odwracamy się, patrzymy, przewróci się, czy się nie przewróci. Wpadnie pod to auto, czy też nie wpadnie. Ulicami naszych miast przechodzą tysiące sprawiedliwych, wspaniałych ludzi. Nikt się nie zatrzymuje, nikt nie patrzy, nikt nie pokazuje palcem. Dobro jest takie normalne. Pamiętam, kiedy w latach 70. Andrzej Wajda chciał nakręcić film o klerykach w naszym seminarium, bo spodobało mu się spotkanie z nami. Brałem wtedy również udział przy tworzeniu scenariusza tego filmu. Po kilku godzinach pracy powiedział, jak trudno jest nakręcić film o porządnym człowieku. Bo nic ciekawego się nie dzieje. W innych filmach tu kogoś zabili, tam kogoś odarli, tu zgwałcili, scena za sceną, film gotowy za parę chwil. A co o dobrym człowieku, który żyje normalnie, powiedzieć? I tak to wygląda. I aby to sobie zapamiętać, abyście Państwo to dłużej pamiętali, chcę posłużyć się tutaj opowiadaniem faktu, który miał miejsce w pociągu na trasie Katowice-Kraków, którym to pociągiem do seminarium w Krakowie podążało dwóch moich profesorów. Ojciec duchowny i nieżyjący już dzisiaj świętej pamięci ksiądz Ludwik Orzeł. Byli świadkami następującej sceny. Młody mężczyzna, który mianował siebie doktorem nauk, mówił do kobiety siedzącej naprzeciw o kościele. Same świństwa. Jedne prawdziwe, jedne nie do udowodnienia. Młodszy z przełożonych denerwował się. Mówił nam, przecież trzeba zareagować. Nie możemy tego tak słuchać. Czemu stary się nie odzywa? A stary profesor milczał. I trwało to prawie godzinę. Jak dojechali gdzieś tak do Trzebini, po godzinie drogi, stary profesor odezwał się do owego pana tak. Ja pana najmocniej przepraszam, ale słucham tu pana od godziny i wie pan co? Przypomina mi pan człowieka, który był na balu w pięknym pałacu. I zaczął opisywać pałac. Zaczął najpierw od architektury parku, potem zszedł na architekturę zewnętrzną, w końcu wszedł do środka, w dębowe parkiety, kryształowe lustra, złocone żyrandole, wspaniałe kute klamki, cudowne tkaniny, srebrne tapety i Bóg wie jeszcze jakie tam skórkowe meble, wykładziny i tak dalej. Mówił tak pięknie, że ludzie zgłupieli w przedziale i pękali ze śmiechu. Tamten zwariował, nie wiedział o co dziadkowi chodzi, a profesor swoją mowę zakończył tak. Widzi pan, był tam pan na balu w tak pięknym pałacu, a pan nam tu w tym przedziale opowiadałeś przez godzinę o pałacowej ubikacji. Tam też było ładnie, tylko wiesz pan co? W haźlu śmierdzi. I on to zrozumiał. Wstał i wszystkich przeprosił. I powiedział, tak, pan ma rację, ja przepraszam, ja nie mówiłem o kościele. Dlatego rada praktyczna. Jeżeli masz siły i odwagę mówić o tym, co w kościele złe, rób to. Ale miej jeszcze też siłę i odwagę powiedzieć o tym, co w kościele dobre. Bo jeżeli mówimy tylko o tym, co w kościele złe, nie mówimy prawdy o kościele. A kto wspomni te miliardy sprawiedliwych ludzi, którzy przez 20 wieków mogli kraść, a nie kradli. Mogli zabijać, a nie zabijali. Dlatego myślę, że obowiązkiem naszym jest przede wszystkim ukazać światu dobro Kościoła, bo o tym już dawno zapomnieli ci, którzy powinni to robić i dlatego jesteśmy dzisiaj tak często obrzydliwą i toporną wspólnotą i jesteśmy niepociągający dla innych. Wszystko ma reklamę, nawet najbardziej beznadziejna pasta do butów. Ale nas, dzieci Bożych, nie stać na wspaniałą reklamę tak wspaniałej wspólnoty. Po prostu kompleks chrześcijaństwa, w który nas wypchnięto, sprawił, że jesteśmy tak zaszczuci, że w kraju katolickim nie widać w ogóle odznak katolicyzmu. Tylko prymitywny. Popatrzcie na naszą satyrę telewizyjną. I co z tego, że tam jakiegoś księdza w głupkowaty sposób pokażą? Co to jest, ja się pytam. To jest lipa absolutna. Dlatego myślę, że jest to zadaniem nas wszystkich, aby rzeczywiście pokazać światu Kościół. Z wadami i z zaletami. Tych zalet na pewno jest więcej. Dlatego powiedziałem ten przykład, abyśmy go przenieśli na sprawy międzyludzkie.
I tu moja prośba. Tak samo jak z tą ubikacją w tej pałacowej, w tym pałacu. Podobnie jest ze złem w indywidualnym człowieku. I my potrafimy się czasem przyczepić jakiejś słabości. I wtedy naprawdę dokonujemy fałszywej oceny. Czy twój grzech, czy twoja słabość, mój grzech, moja słabość, czy to jest prawda o mnie? Przecież gdyby mnie ktoś ocenił na podstawie mojego upadku, jednego, drugiego czy dziesiątego, to bym mu dał popysku. A gdzie ta cała reszta, gdzie człowiek rano zrywa się z łóżka, pracuje jak głupi, czyta książki, szuka, pyta, czy to jest powietrze? I dlatego bardzo was proszę, dajcie szansę zawsze każdemu, nawet temu najgorszemu. Chciejcie dostrzegać dobro, a nie tylko bez przerwy tarzać się w złu. Ktoś nas tego nauczył i myślę, że my musimy z tego wychodzić jak najprędzej. Dlatego głowa do góry i bardziej pogodnie przed siebie. W Księdze Mądrości w Starym Testamencie, tekst stary około prawie 3000 lat, pisze tak. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Skoro urzeczeni pięknem świata, wiatr, morze, ogień, powietrze, chyże, uznali za bóstwa, o ileż bardziej powinni byli poznać, jak piękny jest ten, kto je stworzył. Dlatego my absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Dlatego podziękujmy dziś Panu Bogu za przynależność do tej wspólnoty i postanówmy sobie, że będziemy ją sobie naprawdę cenić i w prawdziwym świetle ukazywać tym, którzy jej nie znają, aby stała się pociągająca dla tych, którzy stoją jeszcze daleko od zbawienia. Amen. Bóg zapłać za cierpliwość nade mną, bo bardzo długo mówiłem. Bóg zapłać za uczestnictwo w tych rekolekcjach, za wspólną modlitwę, za wspaniałe przyjęcie w parafii. Bóg zapłać księdzu proboszczowi za przyjęcie w domu, za świetne żywienie, doskonałą atmosferę, księżom, księdzu proboszczowi. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia znów na ambonie, może przy jakiejś okazji. Tak jak było zapowiedziane, dzisiaj kolekta na to budownictwo sakralne za wszystkie ofiary w imieniu księdza biskupa ordynariusza i własnym z całego serca dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.